Witam serdecznie. Obejrzałem sobie spotkanie 17. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Zagłębiem Lubin a Górnikiem Zabrze i teraz trochę o tym meczu opowiem. Zapraszam. Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, czyli spotkanie otwierające 17. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy, piątek, godzina 18. Poprzednie spotkanie obu tych zespołów to zwycięstwo Zabrzan w drugiej kolejce 2-0. Tamto spotkanie śmiało można było nazwać spotkaniem nudnym, w którym nic się praktycznie nie działo. Dzisiaj natomiast było inaczej. Było inaczej mimo tego, że wynik dla gospodarzy to również 2-0. Zagłębie wygrało 2-0 po golach Damiana Bochara oraz Bartosza Białka. Bramki padały kolejno w 18 i 60 minucie. Ale przejdźmy jeszcze do omówienia tego spotkania pod względem otoczki. Był to 150. mecz Jakuba Tosika w barwach Zagłębia Lubin. I trzeba przyznać, że jest to całkiem niezły dorobek, jak na... Nie no, jest to dobry piłkarz według mnie. No jest takim zapchaj dziurą trochę, ale 150 meczów w lidze to jest wyczyn. Znaczy w lidze, w Zagłębiu Lubin oczywiście. Poprzednie spotkanie Zagłębia to porażka na Krakowi 0-2. A Górnik Zabrze zremisował na własnym stadionie z Wisłą Płock 2-2. Na trybunach zasiadło niewiele ponad 2000 ludzi, także jest to bardzo słaby rezultat. Bardzo słaby, ale no zważywszy na to, że nie, dobra, nie pieprzmy tak, nie ma opcji, nie, 2000 ludzi, nie. Przejdźmy do meczu. Od początku Zagłębie tak naprawdę przez cały czas kontrolowało to spotkanie. I pomimo tego, że Górnik rozpoczął ten mecz dość mocno pressingowo, to Zagłębie jeszcze bardziej pressingowo i to Zagłębie jednak grało lepiej. Przede wszystkim mam tu na myśli Filipa Starzyńskiego, Damiana Bochara i tutaj jeszcze do niego wrócimy i Saszę Żiweca, Bartosz Białek też świetnie zagrał. W ogóle całe Zagłębie tak naprawdę w ofensywie grało dobrze. Jakub Tosik też nieźle grał, Alan Czerwiński, no tutaj mógłbym cały skład prawie wymienić. Ale pierwsza bramka padła po akcji trójkowej. Pierwsze podanie Bartosza Białka, który zaliczył asystę drugiego stopnia, potem podał do Saszy Żiweca, który rozciągnął tą grę, znaczy pociągnął grę do bramki. Podał bardzo, w sumie na początku myślałem, że podał niecelnie, ale potem piłka doszła do Damiana Bochara, który z zimną krwią, taką kompletną napastniczą zimną krwią, położył chyba trzech zawodników na tyłkach i strzelił taką petardę, że chudy nie miał szans tego wybronić. I mieliśmy 1-0 i od tamtego momentu Zagłębie tak naprawdę cały czas stwarzało sytuację i mogło być tam nawet więcej do przerwy, ale nie było. W Górniku Zabrze natomiast, no jeśli miałbym tutaj pochwalić, podobał mi się w pierwszej połowie Jimenez, bo bardzo dobrze prowadził piłkę i nieźle się kiwał. Jest to dość techniczny zawodnik, więc podobały mi się te jego rajdy. No i pierwsza połowa skończyła się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, który był jak najbardziej zasłużonym wynikiem. No. Nie oszukujmy się, ten kto oglądał mecz to raczej to przyzna. I ogólnie Zagłębie Lubin, nie wiem czy jest taka statystyka, ale zawsze mi się tak wydawało w sumie w tym sezonie, że w pierwszych połowach strzelają naprawdę dużo bramek i tu chyba przede wszystkim mecz z Wisłą Płock u siebie, z łódzkim klubem sportowym, tak na pierwszy rzut myśli, to nie zapisywałem sobie tego, po prostu takie skojarzenia mam. No wiadomo, zdarzały się wpadki jak z Piastem Gliwice na własnym stadionie 0-3, ale ogólnie Zagłębie ogląda się bardzo dobrze w pierwszej połowie u siebie, a w dzisiejszym meczu nawet w drugiej połowie, także... Ale przejdźmy właśnie do drugiej połowy, bo w drugiej połowie też się dużo działo. Górnik stwarzał kilka sytuacji, miał... No miał kilka szans, no ale też trzeba... Aha, zapomniałem, bo w pierwszej połowie spojrzałem sobie na statystyki strzałów. Zagłębie miało tych strzałów 12, a Górnik 1, także... Wydaje mi się, że ta statystyka rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości, kto był w tej pierwszej połowie lepszy. Druga połowa no, wyglądała bardzo podobnie. Od początku Górnik miał kilka sytuacji, nie wykorzystał ich. Dalej podobał mi się Jimenez i nie wiem, czy tylko ja to zauważyłem i czy będzie to kontrowersyjna opinia, ale podobał mi się Kopacz. Nie wiem, co z tym zrobimy, ale podobał mi się Kopacz. Bardzo mi się podobało, jak schodził z prawej strony do środka i nawet nieźle rozgrywał te piłki. Nie wiem, to był chyba jeden z... Nie wiem, możliwe, że się kompletnie mylę, ale to był chyba jeden z lepszych meczów, jakich na razie rozegrał w tym sezonie. Jeśli się nie zgadzasz, napisz w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii.
Bramka druga dla Zagłębia padła w minucie 60, tak jak mówiłem na początku tego filmu. Była to bardzo... Był to gol Bartosza Białka, też o tym mówiłem. Jednak ten gol nie padłby wtedy, gdyby obrońcy Górnika zachowali się lepiej. Ja wiem, że to brzmi bardzo prosto i są takie truizmy, ale no, jeśli większość obrońców Górnika jest skondensowana pod bramką gdzieś na 5 metrze własnej bramki, a Bartosz Białek stał na około 11 metrze, niepilnowany kompletnie, a było dośrodkowanie w pole karne i ten Białek dostaje tą piłkę na 11 metrze i uderza z woleja sobie tak po prostu, zresztą bardzo ładne uderzenie, pewnie większość zawodników w lidze po prostu by to wywaliło ponad trybuny, a on strzela, no jest piękny gol i to jest jego drugi gol w trzecim meczu, to jest 18-latek. Wcześniej strzelił bramkę z Rakowem Częstochowa w 15 kolejce, zremisowanym meczu 2-2. No ale tak jak mówiłem, tego gola by nie było, gdyby nie ta postawa Zabrzan, która w tym meczu, jeśli chodzi o środek pola, była tragiczna. Mieliśmy jeszcze kilka strzałów, kilka akcji, tak jak w każdym innym meczu, ale Zagłębie wygrało bardzo zasłużenie 2-0. I muszę wam przyznać taką refleksję jeszcze przed plusami, zawodnikami i następnymi meczami tych zespołów, że Zagłębie Lubin to jest dla mnie tak dziwny zespół. Oni z jednej strony jeden mecz ogląda się tak, że po prostu siedzisz wmurowany w boisko, a czasami po prostu zdarzają im się takie wpadki jak na przykład Korona Kielce, jak Piast Gliwice. No tych perełek było więcej, no ale oni są naprawdę... Jak ja się dowiedziałem, jak spojrzałem sobie w tabelę jeszcze przed tym meczem, żeby się upewnić, że Zagłębie Lubin traci do Lecha Poznań aż 4 punkty, jest tak naprawdę tym ostatnim zespołem zamykającym ten drugi podział grupy, taki nieformalny, no to byłem mega zdziwiony. Dla mnie Zagłębie Lubin na pewno gra lepiej niż na miejsce, w którym się teraz znajduje. Chociaż te mecze, które czasami im się zdarzają, te takie perełki, bym powiedział, czyli te porażki w Kielcach i u siebie z Piastem, no to one, wydaje mi się, zaważają na tym wszystkim. Przejdźmy do zawodników plusów tego meczu. No wiadomo, jeśli chodzi o Zagłębie, no to był to Damian Bochar, Sasza Żywec, Filip Starzyński i Bartosz Białek. Było ich więcej, no nie chcę też wymieniać całego składu. A dobra, no cały skład. No. Chociaż też nie, no trzeba wyróżnić. No to ci, co powiedziałem. A w Górniku Zabrze, tak jak mówiłem, wyróżniłbym Jimeneza oraz Kopacza, ale proszę mnie nie kopać za to. O Boże, jakie słuchy, ja pierdolę. Następne spotkania obu zespołów. Jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, Zagłębie zagra w środku tygodnia w 1/8 finału Pucharu Polski z Lechią Gdańsk na wyjeździe, ale w lidze zagra z Jagiellonią Białystok również na wyjeździe, także czeka Zagłębie bardzo północno-wyjazdowy tydzień. A jeśli chodzi o Zabrzan, Zabrzanie zagrają na wyjeździe w Krakowie z Wisłą, bo oni już nie grają w Pucharze Polskim, bo odpadli z Łódzkim Klubem Sportowym. Dziękuję wam za uwagę.